Wyobraźcie sobie, że spotykacie koleżankę lub kolegę z innej dzielnicy, albo z innego kraju, choćby z Islandii, i okazuje się, że oni tam zapisują wszystko inaczej. Żeby uniknąć międzynarodowych nieporozumień, a matematyka, jak wiadomo jest językiem międzynarodowym, pokażę Wam dzisiaj, jakie są najczęstsze sposoby zapisywania mnożenia. Mamy takie wyrażenie 5 dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5 i zapiszemy je jako mnożenie na trzy różne sposoby, albo na więcej, jak się da. Ile razy dodaliśmy tu piątkę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeżeli zapytam was, co to jest, to możecie powiedzieć, że widzicie tu piątkę do siedem razy. Dosłownie, piątka siedem razy. I tak możemy to zapisać: siedem razy piątka. Albo odwrotnie, widzicie tu piątkę siedem razy. I nawet nie jest to jeszcze zapis matematyczny. Jeżeli byłyby to opony, a nie piątki, to żeby nie rysować ich długo i wytrwale, powiedzielibyście opona 7 razy albo 7 razy po oponie. 7 czegoś tu mamy. I dodajemy wszystkie te 7 do siebie. A gdybyśmy chcieli zapisać to matematycznie, czyli symbolami, a nie słowami, to można tak: 7 razy 5 albo tak: 7 razy 5. To i to oznacza dokładnie to samo. Oznacza, że mnożymy 7 razy 5 albo 5 razy 7. Możemy przestawić kolejność i nie zmieni to wartości wyrażenia. Wynik będzie taki sam. Wiemy już o tym. Możemy napisać 5 razy 7, co można przeczytać jako 7 5 razy albo 5 7 razy. Jak wolicie, nie ma to znaczenia. Zapisując mnożenie przy pomocy kropki, też możemy sobie poprzestawiać kolejność. Do woli. 5 razy 7 i wynik też będzie taki sam. Jest jeszcze inny sposób. Możemy zapisać mnożone opony w nawiasie albo w nawiasach. To też będzie oznaczało mnożenie. 7 razy 5 albo 5 razy 7. Wszystko to są różne sposoby zapisania tego mnożenia albo dodawania i oznaczają dokładnie to samo. No to policzmy, ile to jest 5 razy 7. Jeżeli dodamy 5 7 razy, to ile otrzymamy? 5 dodać 5. 10, dodać 5, 15, dodać 5, 20, dodać 5, 25, dodać 5, 30, dodać 5, 35. Czyli wszystkie te mnożenia dają w wyniku 35, 35, 35, 35. A tak na marginesie to otrzymalibyśmy dokładnie to samo rozpisanie różnymi sposobami, gdyby chodziło o dodanie siódemki 5 razy. 7 5 razy. Wyglądałoby to tak: 7 dodać 7, dodać 7, dodać 7, dodać 7. Zgadza się? Mamy tu siódemkę powtórzoną 5 razy. 7 dodane do siebie 5 razy. Mamy tu 5 siódemek dodanych do siebie. I jak dodamy je do siebie, to też otrzymamy w wyniku 35. I dlatego 7 razy 5 i 5 razy 7 oznaczają to samo. Dają taki sam wynik.